Dzień dobry, moi mili. Witajcie bardzo serdecznie. Słuchajcie, przepraszam was, że mrużę oczy, ale patrzę dokładnie pod słońce. Albo na słońce. Dzisiaj, moi drodzy, spotkanie oczywiście z fotografią krajobrazu. 13 km rowerem, jak widzicie, na rowerowo jestem ubrany. 13 km rowerem, moi drodzy, by znaleźć się na Moście Owczym. To jest po drodze między Bydgoszczą a Nakłem na kanale. W połowie drogi gdzieś tam. Także jakby chciał się rowerem ze mną ponownie przejechać, to zapraszam serdecznie. Jeśli trzeba będzie wracać późno, to pociągi jeżdżą do Bydgoszczy z Nakła dosyć często. A jak nie, to w nocy powrót też nad kanałem. Zobaczymy, jak to będzie. Dobrze, więc dzisiaj zapraszam was kolejny raz na spotkanie na płaskim terenie. Zatem jesteśmy na moście, ale przedtem chciałbym wam się pochwalić, gdyż zrobiłem bikepacking na mój rower i zabrałem wszystko ze sobą, nie muszę tachać na rowerze. Zresztą spójrzcie sobie, zobaczcie, akurat moje graty tu leżą, nie wiem, czy będzie widać. Dobra, słuchajcie, miałem taką torbę na rower, na zwykły, tradycyjny, a ja zamontowałem sobie takie coś, o tutaj. To jest ze względu na to, bez sporników, gdy je mam na pełnym zawieszeniu i w zupełności mi to wystarcza, żeby zabrać dodatkowe jedzonko, jakieś picie, słuchajcie, jakieś zbędne rzeczy, no i cały sprzęt, czyli drona, aparat fotograficzny, jeden zapas baterii i statyw. I to w zasadzie wszystko, na czym będziemy się opierać na fotografii. Teraz spójrzcie, gdzie jesteśmy. Dobra, zobaczcie, to będzie pierwszy próbny kadr, bo słońce jeszcze jest wysoko, mamy 17:53, jeszcze do zachodu słońca jest daleko. Ustawię was o w ten sposób, z tego względu, że pod słońce byście nic nie widzieli, moi mili. Zatem dobrze, tutaj no podstawowy kadr, jaki zrobiłem teraz, to jest właśnie to zdjęcie, banalnie proste, słuchajcie, odbicie słońca, odbicie w kanale, płynna woda, nie ma żadnego ruchu. Wykonałem 6 zdjęć w różnym stopniu naświetlania, także była 1/4000, zresztą zobaczcie, 1/4000, f22, potem f16, 1/4000, 1/2000, F16, 1000, 640 i tak dalej, słuchajcie, żeby złapać właśnie te tutaj. Wiadomo, teraz mamy przepalenie, ale te cienie, żeby wydobyć z tego wszystkiego. A po drodze jeszcze zdjęcia robiłem. Dobra, słuchajcie, moi mili, mamy jeszcze trochę czasu do zachodu słońca i jest możliwość teraz sobie polatania, zatem teraz polatamy, a jak będzie zachód słońca, moi mili, to słuchajcie, zejdziemy gdzieś tam na drugą stronę, gdyż tutaj są fajne drzewka. Tam jest taki suchodrzew, o, teraz widzicie go. Nie będę wysuwał ręki nad kanał, nie, bo to byłby problem, jakby mi DJI spadł. I zrobimy z tamtej strony zachód słońca, gdyż słońce przekrzywi się gdzieś na tą stronę. No i jeszcze mostu zrobimy zdjęcie. Dobrze. Moi mili, zapraszam was na to pierwsze próbne zdjęcie i teraz sobie latamy. Bo widziałem tam przy Ślesinie bardzo fajne kadry, bo jest kościół wystający z góry. Teraz tego nie zobaczycie. Teraz tego nie zobaczycie, ale tam są bardzo ładne drzewa. Białe, porośnięte kwiatami. No dobra, zobaczymy. Dobra, zapraszam was na to zdjęcie i startujemy drona. Hej!
Słuchajcie, zużyłem tylko jedną baterię. No jest takie miejsce, zresztą zobaczcie. Nie ma za dużo pola do popisu, tak? Jest jeden kanał, słuchajcie, jeden most i tam dalej jest zachód słońca. Mamy parę suchych drzew. Także jak widzicie, miejsce po prostu do przejażdżki i do pokazania wam, że nawet taki wolny dzień, jakim są święta, można przejechać te 13 km w jedną stronę i zrobić parę ciekawych kadrów. Ja nie mówię, że to są genialne zdjęcia, no bo niebo mamy jakie mamy, niestety. Raczej nic nie wyświeci, ale zobaczymy, może się uda. Dlatego chciałbym wam teraz pokazać, że można fajne zdjęcie swojej pasji zrobić. Moją pasją jest, zobaczcie... Moją pasją, zobaczcie, jest rower. Z bikepackingiem. Mamy fajne miejsce, fajny mostek, mamy fajne drzewo. I słuchajcie, moi drodzy, ustawiłem sobie kadr taki, żeby pokazać wam, jak fajnie można wykonać, pokazać swoją pasję, nie? Ale komary zaczynają ciąć, jocie. No, trzeba będzie mógł wykąpać, wyciągnąć. Dobra, słuchajcie, może ten mostek jest tutaj tak dosyć schowany, żebym powiedział, nawet bardzo schowany, ale jest to drzewo, słuchajcie, i najważniejsze to jest to odbicie w wodzie. No i głównie chodzi o rower na pierwszym planie, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niebo jest puste, więc nie wiem, czy czegoś tam nie zrobimy na tym niebie, ale na razie zróbmy sobie tak, jak wyjdzie to zdjęcie. Oczywiście ostrość na rower. Prześwieciło nam niebo, dobrze, więc zmniejszymy sobie naświetlanie. Zrobimy dwa zdjęcia, tak? O, drugie zdjęcie. No, już mamy ładne niebo. W HDR-ze to połączymy, będzie bardzo fajna sprawa, moi drodzy. Dobrze. Ale widzę, że na niebie jakieś dziwne chmurki się pojawiają. Dobra, przejdziemy kawałeczek dalej tam i zrobimy zdjęcie tamtego drzewa, bo słońce nam się tam schowa. Słuchajcie, słońce nam się schowa gdzieś... Aha, dobra, mam ustawienie śledzenia, nie pokażę wam. W każdym razie słońce będzie za kanałem, a my się ustawimy tam, z tamtej strony i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Rower tu zostawię, bo nie ma sensu go zabierać ze sobą. Nikt go tu nie ukradnie, naprawdę bardzo mało osób chodzi, a jak chodzą, no to jest kulturka. Dzień dobry, mogę przejechać, oczywiście, a pan robi zdjęcia. Można fajnie pogadać, słuchajcie, z ludźmi. Jak zobaczyli jeszcze, że dronem latam, no to bardzo byli zaciekawieni. I mam nowych subskrybentów. A ty?
jak dotarłeś do tej pory. To będzie ostatnie zdjęcie teraz, które będzie. To zapraszam do polajkowania tego zdjęcia i zostawienia subskrypcji i rozwinięcia tego kanału w ciąg dalszy. Dziękuję Ci bardzo za to, a teraz ja się przestawiam kajaczek dalej i czekamy na zachód słońca. Zapraszam. Odsunąłem się, zresztą zobaczcie, jeszcze muszę nauczyć się tego, odsunąłem się trochę od mostu, słuchajcie, i zaczynają mi chmury wyświecać, ciekawe będzie, za chwilę to słońce zejdzie troszkę poniżej tego mostu, może się przesunę dalej na kanał, ale nie o tym, słuchajcie, zobaczcie co ja tu mam na szyi, o, tu, dobrze, nie wiem czy widać, daleko się odsunę, o, tutaj jest, jest mikrofon, moi drodzy, gdyż starałem się, aby polepszyć jakość dźwięku w moich nagraniach, a teraz nagrywam w 4K, o czym Wam już wspomniałem wcześniej, i rozglądałem się za mikrofonami i tak dalej. O, sarenki idą w oddali. O kurczę, super. Super. Bardzo fajne łąki są tutaj, wiecie? A ogrzewacze lecą. Dobra, mniejsza o to. Słuchajcie, moi drodzy, dzięki uprzejmości Ulanzi, Polska, słuchajcie, mam mikrofon, model to jest J11, dzięki któremu nagrywam naprawdę dźwięk wysokiej jakości. Nie jest to może taka maksymalna półka, jak widzicie na wielu fotografów, którzy nagrywają sprzętem. Naprawdę taka półka mega, no nie stać mnie na razie, za dużo wydatków miałem, ale tak między nami, nie? Jeśli widzicie różnicę między nagrywaniem wcześniej, a nagrywaniem teraz, no to to jest właśnie zasługa tego mikrofonu Ulanzi. Słuchajcie, ma 3-stopniową regulację redukcji szumów, co mnie bardzo cieszy. Naciska się raz, jest 1 stopień redukcji szumów, drugi raz, 2 i tak dalej, do 3 razy sztuka. Bardzo długo bateria trzyma, naprawdę nie pamiętam, kiedy go ładowałem, kiedy mi się wyładował do końca. Mam nadzieję, że tu tego nie pójdzie, bo nie, znaczy DJI ma fajny też mikrofon wgrany, ale zobaczymy, jak to będzie. Bardzo dużo ludzi tu chodzi w ogóle. Bardzo miłych, kulturalnych, dzień dobry, zainteresowani dronem, zasubskrybowali mój kanał i tak dalej. Dobra, nieważne, nie o tym. Naprawdę, jeśli nie macie wygórowanego budżetu, na który możecie przeznaczyć na mikrofon, to ja Wam polecam Ulanzi J11 albo J12. Są genialne. Niestety w J11 nie ma tego kotka, tak, zwanego na wiatr, ale dzisiaj nie ma wiatru, więc nie założę masę kotka. Sam zrobiłem, jak będziecie chcieli, to pokażę Wam, z czego zrobiłem, jak zrobiłem. Poprzedni film jest właśnie nagrany z kotkiem, bo wiało jak cholera i jak widzieliście, nie było słychać wiatru totalnie. Zatem, dobrze, moi mili, teraz wracając do filmu. Zobaczcie, wybrałem kadr taki, oto tutaj, że i cofnąłem się trochę od mostu, na którym nagrywałem. Jak widzicie, słońce jest tutaj i ono zejdzie tam pod most. Tutaj będzie wyświetlać. Także moi drodzy, ja coś zjem, bo mamy jeszcze do zachodu słońca no, godzinę czasu. Ja coś zjem, zobaczę, może coś innego tutaj fajnego się nagra i widzimy się na zachód słońca. Może coś wyświetli i to będzie ostatnie zdjęcie, a potem wracam już do Bydgoszczy. 13 km. Nie ma problemu do pokonania. Dlatego chciałbym Wam powiedzieć, ruszać tyłki, ruszać. Naprawdę. Jak chcecie jeździć ze mną, nie ma sprawy, rower wsiadacie. Piszcie do mnie, kiedy będziecie chcieli wyjechać z Bydgoszczy albo coś takiego. Ja przeważnie co weekend wyjeżdżam na zdjęcia, sobie rezerwuję albo zachód słońca, albo wschód słońca. Także dajcie znać, możemy zrobić wspólną sesję i tak dalej. Dobrze. Nie będę za dużo gadał, zapraszam Was teraz na chwilę przerwy, pokażę Wam ten krajobraz, jak to tu wygląda i jak słońce zejdzie niżej, zapraszam Was na ostatnie zdjęcie. Mam nadzieję, że chmury wyświecą, bo coś tutaj zaczęło się pojawiać. Musicie chwilę poczekać. Thank you.
I jak dobrze pójdzie, to niestety, znaczy jak źle pójdzie, nie? To na dole nie wyświetli, dlatego słuchajcie, moi mili, zrobimy szybkie zdjęcie, takie teraz, jakie jest możliwe do zrobienia. O, to jest, będzie pierwsze zdjęcie. Oczywiście sobie włączę dotyk. O, udało się. Włączę sobie dotyk. To będzie chyba 6 albo 7 zdjęć od plus 3 do minus 3 z timerem. O, zobaczcie. No teraz wiadomo, prześwietli nam to. O, dwa skoki zawsze sobie robię na dół. Robimy drugie. Już nam tylko delikatnie wyświeciło. Dwa skoki na dół. Robimy trzecie zdjęcie. Dwa skoki na dół. Robimy czwarte zdjęcie. Dwa skoki na dół, idzie na zero. Robimy. Już się zgubiłem, słuchajcie. No nie wiem, jak będę wywoływał, to będę wiedział, ile to jest, nie? Dobra, dwa skoki na dół. Robimy kolejne zdjęcie. Dobra. Jak widzicie, niebo już całkiem jest przyjemne w odbiorze, nie? No, dobrze, coś z tego wyjdzie. Dobra. Moi mili, mamy 6 minut nagrywania, także zostawię sobie jeszcze, bo może to słońce zejdzie niżej i może nam wyświetli. Zrobiłem parę zdjęć wcześniej, jak słońce było, wyszło. Jeśli, słuchajcie, nam nie wyświetli to słońce, no to ja się zawijam i wracam do domu. Wam bardzo dziękuję za spotkanie i do następnego razu, nie? Następny raz też za tydzień. Jak ktoś chce ze mną jechać w okolice, to zapraszam do kontaktu. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podobają takie filmy. Zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, a teraz zapraszam Was na te 3 ostatnie zdjęcia, o ile nie zrobimy następnego. 3 ostatnie zdjęcia, które zrobiłem, zanim słońce jeszcze zaszło za chmury. Dobrze. Bez odbioru, hej.